Nie wyobrażam sobie nie mieć cebuli w kuchni. On jest naprawdę dostępny prawie cały rok, a poza tym on ma różne smaki i to jest naprawdę składnik, który jest mega zdrowy. Używany od epoki starożytności. Jak widzisz, to są różnych właśnie gatunków cebuli. To może być na przykład szalotka, który super się nadaje właśnie do potrawy, na przykład rybne i do sosu. Z tej samej rodziny mamy właśnie czosnek, dzisiaj piękny polski czosnek, jak widzisz. Jeszcze mamy cebulon, dymkę i por, etc. Ale najważniejsze jest zapamiętać, że są dwie odmiany. Jest łagodna cebula i ostra cebula. Łagodna to biała cebula i czerwona cebula, której zawsze się zastanawiam, dlaczego mówimy czerwona, przecież ona jest fioletowa. To są cebuli, które lepiej zjesz na surowo. Jak chodzi o która cebula najlepiej właśnie używać do gotowania, to ja Ci polecam używać właśnie tą ostrą, żółtą. Staramy się kupić cebule, które nie mają żadne plamy na siebie, które są gładkie, jędrne i że nie mają ścipiorek, który wychodzi. To teraz Ci pokażę, jak je pokroić. Zaczynamy najpierw od krążki, od talarki. Czyli obcinamy na początku właśnie samą końcówkę. Op. Teraz delikatnie możemy złapać albo nożem, albo palcem. Ja zawsze wyciągam pierwszą i drugą, bo druga jest bardziej jędrna i wiele, wiele szybciej można wtedy, widzisz, obierać całość. I żeby nie płakać, pamiętaj o tym, że są różne techniki. Możesz się wkładać na przykład do lodówki i je wyciągać i wtedy oleje eterycznie są zimne. Albo możesz po prostu to wypłukać pod bieżącą wodę. I delikatnie zaczynamy właśnie od początek, widzisz, i piłujemy. Grubość około 0,5 cm. Rozdzieliłem każdy krążek. Takie krążki super się nadają, żeby właśnie delikatnie je sfritować lub na przykład je panierować i rzucać do głębokiego tłuszczu. Można je serwować jako rodzaj dekoracji do naszej potrawy albo na przykład do sałatki. Zrobimy teraz pół krążki, pół talarki. Robimy coś takiego, zobacz, do przodu i do tyłu, i do przodu i do tyłu. I widzisz, i piękne wychodzą pół talarki. I zrobimy teraz cebulą czerwoną piórki. Czyli kroję jedną stroną, kroję drugą stroną, obcinam na pół i wyciągam od drugiej warstwa. Czyli tak, w szerokości mamy pół talarki i w długości mamy piórki. Do przodu i do tyłu. Jak zaczyna być to niestabilne, szukaj najszerszą stronę, gdzie jest bardziej stabilne. Widzisz, tak jak ja jest? I kroimy dalej. Cebulki w piórce super się nadają do sosy, do zupy, do tarty. Jak chcemy robić na przykład podsmażone ziemniaki, to też właśnie takie cebulki możemy dodawać do sałatki. I pokażę Ci teraz właśnie, jak zrobić kosteczkę z cebulki. Zobacz, jaki mam tutaj monstrum. Jest to cebula jabłkowa. Zostawiłem pięty, dlatego że pięta to jest co właśnie trzyma całą cebulę. Jak ją nie pokroję na wylot, ona się nie rozpadnie, mimo że ją kroiłem. Nie rozumiesz mnie? To popatrz tutaj. No i widzisz, że mogę ją złapać i ją wyrzucasz. Uhu, ona nawet się nie rozpadnie. I teraz potrzebuję ją pokroić w poprzek. Naciskam, trzymam i piłuję. Teraz pokroimy trzymając całą cebulę. Zawsze możesz ją przekroić na pół i już masz zdecydowany mniej do pokrojenia. Podsumując, mamy cebulę w kosteczkę. Wiesz, jak pokroisz cebulki w talarki lub w krążki. Mamy pół krążki lub pół talarki z cebulki. No i oczywiście jeszcze w piórkę. A teraz nie będziesz tak, że idziesz do sklepu i nie wiesz, jaką odmianę cebuli musisz kupić właśnie do Twojego przepisu. Pamiętaj o tym, że łagodny możesz jeść zejść na surowo i te bardziej ostrawy, bardziej do potrawy, które są ugotowane. I teraz na pewno wiesz, jak właśnie kroić cebulę.